Siemanko, jeszcze chciałem wam tylko powiedzieć, już tutaj jak sobie montuję ten filmik. Chciałem wam powiedzieć o tym, że to nagranie, które zaraz zobaczycie z dnia wczorajszego, chciałem wam pokazać, jakie Pokémony złapałem, natomiast nie nagrał się dźwięk, także zapraszam do oglądania i pierwsze 2 minuty będą bez dźwięku. Siema. Siemano wam, witam was w trzecim odcinku z serii Pokémon Go, od zera do milionera. A więc w tym odcinku przedstawię wam moje rady, mogę to w sumie zrobić teraz. A więc pierwszą rzeczą jest wbicie piątego levela, to jest według mnie taka podstawa. Żeby mieć piąty level, walczyć na gymach i tak dalej. Wybieramy sobie drużynę i te dwa pierwsze kroki powinny spowodować, że... Może to wam bardzo dużo jakoś nie da, w sensie, że nie wiem, będą wam się nagle respiły Snorlaxy na dziko, ale jednak od tego momentu można już robić rajdy, które są bardzo ważne w naszej karierze poketrenera. I po prostu, jeżeli będziecie robili te rajdy z jakimiś ekipami, to jak najbardziej się wam one przydadzą. Drugim krokiem jest według mnie złapanie każdego Pokemona, jaki wam się napatoszy, można powiedzieć. I usuwanie tych, które się powtarzają, także ja sobie tego Bulbozaura zrobię, tego jednego Candy, bo już mi tam dużo nie brakuje. I po prostu sobie transferuję te dwa Bulbozaury, bo mam już Eevizaura słabego, bo słabego, ale znaczy CP słabe, ale CP zawsze sobie można podnieść. Także pozwólcie, że już sobie wezmę powerbanka, przebiorę się, bo jestem w krótkich spodenkach, a no, jakby to powiedzieć, pogoda dzisiaj nie jest na spodenki. I właśnie, w kolejnym odcinku chciałbym porobić sobie troszeczkę ewolucji na Lakiego, który daje dwa razy więcej expa. I myślę, że tak też będzie wyglądał kolejny Pokémon. Znaczy, odcinek Sneasel się zrespił. Słabe CP, więc idealny na złapanie. Okej, ja sobie już podłączę powerbanka. I widzimy się za chwilę, jak się przebiorę i od razu, że tak powiem, no będę wychodził z domu i wtedy z wami się skontaktuję. Siemano, witam w kolejnej wstawce. Ja już przykręciłem pokestopem. Puszczamy sobie Lura. Puszczamy również Inkensa. Inkens, Incense. To tam nieważne. No i teraz wystarczy nam tylko czekać, aż się coś pojawi. Pojawi się Snubbull.
Tak swoją drogą docencie poświęcenie, bo jadę tutaj i dzisiaj będę jeździł wyłącznie po to, tylko i wyłącznie w sumie, bo w sumie żadnego innego celu nie miałem. Będę jeździł tylko i wyłącznie po to, aby dzisiaj nabić te 10, znaczy 2 km na pękniętej oponie. Co jednak jest troszeczkę, że tak powiem, niebezpieczne, bo no wiecie, jednak jeżdżenie na pękniętej oponie to nie jest coś, co się powinno robić. Zrobiłem już 100 metrów, chociaż nie wiem, bo ten system w Pokémona też jest taki, że prawdę mówiąc zrobiłem już 500, patrząc na to, ile przejechałem. Miałem cały czas włączone Pokémony, natomiast gra stwierdziła, że naliczy mi 100. Kurde, no zacina się telefon. Ech. Dobra, raz, dwa, proszę, trzy, jest. Więc teraz nam zostaje czekać, aż coś się pojawi i wtedy was też o tym poinformuję. Chyba, żeby teraz zrobić ewolucję. Co w sumie najgłupszym pomysłem nie jest. I wbić trochę ekspa. Czy ja mam jakieś w ogóle pokebony do... Nie, mam tylko dwa. No to... Nie, no pozbieram jeszcze troszeczkę mimo wszystko. Chyba... tak, więc... aha, tutaj mam lepszego. Kurde. Dobra, to tego transferujemy. Jezu, loud. Tego transferujemy, Widla. Tego też transferujemy. I damy sobie na gwiazdkę tego. Widla ze 142 CP. No i to w sumie jak na razie tyle. Widzimy się w kolejnej wstawce, jak coś się pojawi. Candysy na Raichu się same nie uzbierają. Więc ja zaryzykuję nawet, znaczy zaryzykuję. Zmniejszę w sumie ryzyko. I dam mojemu Pikachu malinkę. Szkoda, że nie mam jeszcze odblokowanych tych malinek, które dają podwójne candy, bo bym miał 12 candy na jednym Pikachu. No ale okej. 34 candy. O. Marip. Marip albo Maril. Nie, Marip to jest ta owieczka, więc Maril. Okej, złapimy sobie Marila. Jeszcze gdzieś jest tutaj Electabuzz. Natomiast, ja tak powiem, dróżka, po której jadę, za chwilę się kończy. Jeżeli chciałbym jechać dalej, to bym musiał jechać przez takie totalne kamienie. No a z pękniętą oponą nie ukrywam, najmądrzejszy pomysł to nie jest. Ogólnie jeżdżenie z pękniętą oponą to nie jest dobry pomysł, a przez kamienie, dziury i tak dalej to tym bardziej. Bo w dzisiejszym planie dnia nie miałem polecenia, aby zetrzeć glebę. Okej, okay, nowy spis Pokédexie. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, kiedy skończę serię z Pokémonów, pierwszy sezon na pewno skończę. Na pewno po pierwszym sezonie będzie przerwa. Teraz pytanie, kiedy się skończy pierwszy sezon. Pierwszy sezon planuję, aby się skończył po zebraniu pierwszej generacji. Co bądź takie łatwo nie będzie, bo nie mam ani Squirtle, ani Charmandera, ani Dratini, ani Snorlaxa. Więc złapanie pierwszej generacji łatwą rzeczą nie będzie. No ale proszę was. Jednak te buddy tu się bardzo przydaje. Ja cukierki do Iwizaura, znaczy do Venusaura zbieram już od początku tej gry. Jak na razie mam chyba 34 cukierki. Znaczy mam 30, ale jak transferuję te dwa, będę miał o Funky Marker. To będę miał 34 candies na 100. No i tak to mniej więcej wygląda. Przepraszam bardzo, się tak jąkam, ale no dzisiaj nie miałem w ogóle w planach nagrywać tego odcinka.
Myślałem, żeby nagrać wam jakąś grę z telefonu, typu nie wiem. No, jakąś taką mobilną, nie? Żeby mógł siedzieć w domu i gadać po prostu. Ale stwierdziłem, że nie, że wyjdę na dwór i mogę ewolucję Stankiego robić. I to jest bardzo dobra wiadomość. Więc ja sobie zobaczę, jakiego mam najmocniejszego Stankiego. 313 CP. Jeszcze tego w sumie mogę sobie wyrzucić. Tego Widla. No i git. Ten Stanki ma. Jaki on ma IV w sumie? Okej, całkiem defensywy Jimów będzie. Więc okej. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy jechać tamtą drogą. Bo teraz, jak sobie myślę, że mogę tam złapać Elektabaza, który może mieć nawet 800 CP, to. No to się trochę cieszę, nie? Bo byłby to mój nowy, najmocniejszy Pokémon. Jadę tutaj kawałek, a jak nigdzie go nie będzie, to dalej nie będę jechał i tyle. Pojechałem paręnaście razy dalej niż miałem zamiar po Elektabaza, bo stwierdziłem, że może mieć fajne CP. Ma 150, także no. Troszeczkę cel się nie spełnił. Ale mamy jeszcze. Kurde, no co ja nie mogę trafić. Ale mamy jeszcze Hołdura. Mamy jeszcze Hołdura, który jest mi potrzebny, no bo jednak Candy. No jeden Hołdur w sumie. I mam Hołduma, którego bardzo lubię, a poza tym miałem go, pamiętam, że poprzednio jak grałem. I ten Hołdum miał chyba 1800 CP, także. Jeszcze jakbym grał na tamtym koncie, a mam do niego pasy, także nie wiem, czy ale nie wątpię, żebyście chcieli oglądać taki gameplay. Ile Candy? Czemu 6, skoro to jest ewolucja? Elektabaza. Kurde, wiecie co, bo teraz tak patrzę. W sumie za często tu nie jeżdżę, a patrzę, że tutaj wykryło teren wodny. Także Gallardos, jadę po ciebie. Oczywiście żartuję, ale nie wiedziałem, że tu jest staw nawet. Także ja się tam przyjadę. W sumie już nie będę robił cięcia, bo to tylko dłużej się będzie. O Jezu, kot siedzi na tym. Na studni. Tu już nie wiem, czy nie jest teren prywatny, ale raczej nie, no bo jest tu jednak droga, więc. Okej, okay. I czy tutaj będzie ten staw, o którym mówi nam gra? No tutaj jak na razie widzę tylko błoto. Aha, tu coś jest. Przejeżdżałem obok tego i tego nie widziałem. Mega małe to jest. O Jezu, bo już za chwilę wyjadę z mojego miasta, bo tutaj patrzę, że już jest przekreślona nazwa mojego miasta. Także mi się wydaje, że to jest taki mały znak od gry Pokémon Go, aby stąd jechać. Kolejny Elektabas jest blisko, ale nie. Ekansa sobie złapię jeszcze. Strasznie dużo śliny się zbiera, jak się tak gada cały czas. Dobra. Ja w tym momencie robię kolejne cięcie i widzimy się w następnej wstawce. Odchodząc od tematu Pokémonów, jestem w miejscu, które można powiedzieć, że nazywało, no, że nadawałoby się idealnie pod jakieś scenki z horrorów. Bo tutaj jest jeden ton na parę. Lasy. Także no, fajna dzielnica. Hołdum! Nie Hołdur, Hołdum! Ja pierdziele! 619 CP, malutko, ale jednak złapanie takiego Pokemona na dziko to nie jest nic nowe, nic częstego. Aj. Dobra, czekam na atak. Dobra, jest great. Przepraszam, że tak się wydarłem, ale ja cię kręcę. No nie pomyślałbym nigdy, że złapię Hołduma na dziko. Dobra, użyję Great Balla i malinki. Kurde, nie trafiłem Greata ani nic. To tym Great Ballem to jest tak jakbym. Ależ tragedia. To jest tak jakbym rzucił normalnego Pokebola i po prostu trafił Greata. Wow, myślałem, że będzie nice, a jest great.
Jest i siedzi. Siedzi, moi ludzie. Siedzi. Moi ludzie. 10 candies i mogę robić ewolucję hołduma już. No i pięknie, ludzie. Znaczy, no nie spodziewałbym się. Dobra, ja lecę już na tego Pokestopa. A propos generacji pierwszej, ona wygląda u mnie tak. Najtrudniejszy będzie do zdobycia chyba ten Gyarados, Dragonite. Myślę, że to będzie tylko kwestia chodzenia na buddy z Dratinim, którego też nie wiem jak zdobędę. Chociaż z tego co wiem, teraz są jakieś teamy R, które umożliwiają złapanie jakiegoś Pokemona. Tylko z tego co wiem, to może być równie dobrze Rattata. Więc przypuszczenie, że to będzie Dratini, to jest tylko takie, wiecie, marzenie, nie? Dobra, lecę dalej. Miałem to zostawić na sobotę, natomiast na sobotę, dlatego że wtedy miał się pojawić odcinek z ewolucji. Natomiast przepraszam, zbyt bardzo chcę tego Pokemona. A poza tym sobie zaliczę wyzwanie. A więc Raichu. Ale on jest kozacki. Super. W sumie mogłem oczyć taki jega i teraz to zrobić. Aj. Serio? Tylko tyle CP? No dobra, 31 mu przybyło. Ale Pokédex jest zarejestrowany i to się liczy. I 11 level, także kozatko. No, rzeczy takie sobie. A więc, co mam zrobić? Bo coś... Aha, odebrać to. I... Aha, okej. Okay. I dostanę 2000 expa jeszcze. Dobra, a więc łapiemy sobie Pokemona, który jest w nagrodę. No tego jeszcze nie miałem. Żartuję oczywiście. Murkołów jest wszędzie pełno. Ale okej. Złapmy sobie go. No nie, no teraz będę go 15 razy łapał. No proszę was, no jest, 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 siedzi. Okej. I sobie odbierzmy jeszcze to wyzwanie. Swoją drogą, ja jeszcze nie przeszedłem żadnego kilometra pewnie, według Pokemonów. Okej, okay. Climb World. Aha, siedzę sobie w miejscu i ja i... Dobra, nieważne, nie będę się wysilał, bo mój angielski... Tu jest to wyzwanie halloweenowe. Tu jest, żeby jeszcze dwa jajka wykluć i nakarmić dwa razy swojego buddy. O Jezu, catch two shadow pokemon, czyli złap dwa pokemony shadow, czyli te są mroczne chyba. I pokonaj teamy X. O, Bulbasaur, Bulbasaur, Bulbasaur. Jego potrzebuję akurat. Więc jego sobie złapię. Nawet na tym. Jezus, no... Ja cię... No nie złapię go. Jest! Dobra, jest great. I teraz czy siądzie? Bardzo proszę. Jest! Siedzi. Dobra, więc ja do was się odezwę. Jak będzie coś ciekawego, jeszcze tu połapię parę Pokemonów i widzimy się za chwilę. Aha, w sumie zobaczę te tylko IV tego. Nie, dobra, nie nadaje się, idzie na cukierki. Dobra, więc widzimy się za... Strasznie mi wariuje mój ten GPS. Jeszcze sobie złapię tego Caterpiego. Okej, okay, tym razem już na serio się rozłączam i widzimy się za chwilę. Siema, jak widzicie, jestem pod gymem. Zapytacie się, co ja tu robię. No chciałem spróbować z moimi Pokemonami pokonać Pokemona jednogwiazdkowego. Jestem ciekaw w sumie, czy się uda. Poza tym te pociony i revive'y same nie zajdą. Więc dajemy
darmowego Light Passa. Ustawię sobie Mr. Mime, bo to jest typ psychiczny, więc okej, w ten sposób. Damy sobie jeszcze tylko okej, tutaj tego. No, a reszta to już mi tam lotto. Ważne, jeżeli tymi dwoma Pokemonami nie zbiję chociaż 80% HP, to myślę, że dużej szansy nie mam. No ale spróbujemy, nie? A tak swoją drogą mam Ivizaura, natomiast jeżeli ten Pokémon będzie miał dobre IV, to myślę, że skasujemy tego Ivizaura i damy sobie tego. Zrobimy sobie ewolucję po prostu tego Bulbozaura w Ivizaura. Jeżeli by ten miał dobre CP, bo tamtego w sumie nie sprawdzałem, a warto zobaczyć. No ale z Raida to powinien mieć ok IV. CP powinien mieć około 500. Także jeżeli to się uda, to będę na pewno szczęśliwy. Tylko no, będę musiał pomyśleć, czy robić ewolucję tego Bulbozaura i Wizaura, czy tamtego sobie zostawić i zbierać już na Venusaura. Dobra, więc zaczynamy. W Mr. Mime siła. Ty, no nie jest źle, no. Na 11 level bić bossa jednego gwiazdkowego to i tak według mnie całkiem okej. Okay. Z takimi Pokemonami, gdzie żaden nie przekracza nawet nawet 500. Chociaż nie, jest 1526, no ale... Co się stało? Dlaczego on przed chwilą miał dużo mniej CP? Dobra, nie wiem. Ta gra jest jakaś zbugowana, ale... Okej. Okay. Jezus, nie, no... Dodżuję, a ten nic. A kurde, Marko jest super efektywny. Dobra, powinno to wejść. No, już na pewno wejdzie, kozacko. Dobra, jeszcze raz. I spadnie do... O, 700 ponad. Myślałem, że około 6... Myślałem, że 600 maksymalnie. Golden Raspberry, Stardust i 300 CP. Znaczy 300 CP, 300 expa. 720, 7, 77 stawiam. 777. O Jezu. Nie pokazuje, dobra. Wiecie co, tam mu Raspberry na razie. Raz, dwa i proszę trzy. Trzy. Jest! Kozacko! A więc jak widzicie, z takimi Pokemonami na spokojnie dacie radę zbić. O kurde, ale ten będzie go ciężko przebić. Ja cię kręcę. Normalnie będzie no ciężko go przebić, ale do czego w ogóle mogę... Ach ja go i tak nie mogę ewoluować. Bo przecież to jest ten specjalny, eventowy. Dobra, no to faktycznie miałem się nad czym zastanawiać w takim razie. A tamten Ivizaur w sumie jakie ma IV? No nie ukrywam, nie jest to najlepsze, no ale dobra. Na razie go sobie zostawię. I widzimy się za chwilę. I myślę, że wbiję kolejny level jeszcze dzisiaj. Ja włączam poksy, bo na chwilę wyłączyłem, chcąc sprawdzić, czy na pewno wszystko mi się nagrało z Mobizena. I swoją drogą wczoraj nagrałem dla was... O kurde. Tam jest taki... To jest Team R. To jest Team R, wy jeszcze nie wiecie o co chodzi. Ale ja widziałem jak to wygląda. I jeżeli Pokéstop jest taki lekko czarny z daleka, to oznacza, że mamy Team R. I ja tam jadę teraz, co sił w nogach, żeby na niego zdążyć i też zacząć sobie wyzwanie, aby pokonać Team R 3 razy. No, ale jeszcze tak kończąc temat. O czym ja to? Aha, wczoraj nagrałem odcinek. Znaczy takie krótkie wideo w sumie. Bo pojawiło się u mnie sporo Pokemonów w domu. Między innymi ten Mr. Mime.
Ale patrzę, że nie nagrał się głos. Więc to, co będziecie mieli na początku, to jest nagranie z wczoraj. Jakie Pokémony mi się zrobiły w domu. Tyle, że bez głosu. Także to tyle. Ja bym zrobił cięcie, ale mam już bardzo blisko. Okej. Jestem tutaj, jak widzicie, Team R jest. Zaraz bierzemy normalnie Pokestopa, wychodzimy. A tu gada do nas jakaś pani. I... no po prostu walczymy, nie? Zubat. Pierwszym zawodnikiem, z którym walczę, jest Zubat. I jego też będę mógł złapać, bo z tego co wiem, najniższą formę ewolucji można złapać. Chyba, że to będzie Grimer. Ale nie zdążyłem wykorzystać super ataku, a chciałem, żeby... ale dobra. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. No i łatwo. Team R pokonany. You win. 500 Stardusta. 1 na 10, jeżeli chodzi o zwalczanie Teamu R. No i do złapania mamy Zubata. O Jezus, dobra. Damy mu to, tak szczerze mówiąc, bo... łapałbym go normalnie, ale strasznie mi się nie chce bawić z Pokémonem typu latający. No i to tyle, także widzimy się za chwilę. A, jeszcze go nie miałem zarejestrowanego w Pokédexie i przy okazji zacząłem wyzwanie. Także siemano i widzimy się w kolejnej wstawce. Uwaga, przy jednym Pokestopie jest Bulbasaur. Natomiast Pokestop, który jest jakieś 100 metrów dalej, jest również z Teamem R. Więc lecimy tam. Powiem wam, że tak oglądam sobie te moje filmy zawsze po edycji i słychać, że strasznie dyszę. Przepraszam was, natomiast jestem w okolicy, gdzie wszędzie się trzeba dostać za pomocą górki i to tylko przez to. Siema, witam w kolejnej wstawce. Ogólnie to nie zdążyłem nagrać, bo jechałem na rowerze i musiałem przeskipować. Ale wykluł mi się po raz kolejny jajko i po raz kolejny mist reviews, także ogólnie jajka ostatnio na minus, ale jutro chciałbym zrobić i dzisiaj 10 km i chciałbym otworzyć dwie 10-kilometrówki. No i to w sumie tyle. Siema, witam w kolejnej wstawce. Ogólnie to nie zdążyłem nagrać, bo jechałem na rowerze i musiałem przeskipować. Ale wykluł mi się po raz kolejny jajko i po raz kolejny mist reviews, także ogólnie jajka ostatnio na minus, ale jutro chciałbym zrobić i dzisiaj 10 km i chciałbym otworzyć dwie 10-kilometrówki. No i to w sumie tyle. Patrzcie, co się pojawiło na dziko. Great Ball trafiony na najsie, więc powinno wejść. No i kozacko, Charmander siedzi. Jeszcze Squirtle. I będę mógł czysto powiedzieć, że pierwsza generacja już jest tylko kwestia wychodzenia na badzie cukierków. Pojawił się nasz regionalny Pokémon Mr. Mime. Więc fajnie. Duże CP ma, bo znaki zapytania. No i zaje... fajnie. Przepraszam bardzo. 876, także fajnie. Dribur. Ależ to nie wyszło tak jak... kurde no. Bardzo proszę, złap się, bo cię nie miałem w Pokédexie, ja bym chciał.
Serio. Ja się tak ładnie poprosiłem. Dobra, no teraz zielona strzałeczka, więc powinien wejść. Nie chcę na niego marnować malinek, bo mi się tu rozpi zaraz Gallardo z Dragonite czy coś. A ja... Kurde, no serio. Dobra, widzimy się w następnej wstawce, jak coś się ciekawego pojawi, bo... Ale jak na razie nie widzę nic. Nie widzę żadnej takiej okazji. Siełan, opuściłem drugiego Lura i Inkensa, więc... Będę wam dawał znać na bieżąco, jeżeli coś się pojawi. Defeat, Free, Go, Rocket, Grants. No, to już zrobiliśmy sobie ponad połowie, czego się spodziewałem. Tutaj wystarczy jeszcze tylko przejechać... nie wiem ile. No dosłownie kawałeczek, no bo to będzie nie wiem ile z kilometr. No, półtora niecałe. Także tak to wygląda. Pojawiła się Nidoran welska, to jest chyba żeńska. Także sobie zaraz pojeżdżę, żeby jeszcze coś bić. Fajnie by było dzisiaj to buddy sobie wypełnić. No i to w sumie tyle. Także jeżeli coś się pojawi, to będę wam dawał na bieżąco znać. No i widzimy się w kolejnej wstawce. Przywitałem się z wami zaraz po tym, jak puściłem lura. Witam się z wami zaraz po tym, jak kończy się ten lur, niestety. Ale dzisiejsze dropy z Inkensa i lura były no tragiczne. Połapałem tam parę rzeczy. Teraz wam zresztą pokażę. Poza tym Mr. Mime'em i teraz tym Ekansem, który w sumie nam się przyda do niczego. I biorę go tylko na ewolucję. No to tragedia, GPS jeszcze wariuje. A więc tak, od czasu tak. Tego Mr. Mime'a złapałem, potem Weedle, Lil Pup, Shuppet, Jamask, właśnie, Slakot jeszcze. Fajny drop, Stanki, Drifloom, Turvik, Murko i Ekans. Teraz zrobimy masowe morderstwo. Aha, jeszcze mi się bardzo podoba to, że dzisiaj złapam tego Charmandera. Chyba się najbardziej cieszę z tego dropu dzisiaj. Aha, muszę sobie jeszcze uleczyć tego. Muszę sobie jeszcze uleczyć mojego tego, jak on się nazywa? Murkoła. Okej. Jeszcze tego stankiego sobie transferuję. Jezu, ile już mam do niego cukierków. Bez kitu, tych stankich jest w tym evencie strasznie dużo. Jeszcze sobie złapę Shuppeta, ale to już może poza nagraniem, bo że tak powiem, potem mi się to będzie publikowało strasznie dużo czasu. Ludzie, miałem już z wami kończyć odcinek, natomiast zobaczyłem, że na mapce na kapliczce już wjechałem pod tą wielką górkę, tylko po to, żeby już się do domu dostać. A teraz patrzę i na mapce, na tej kapliczce, na której puszczają dzisiaj lury, na której zawsze siedzę, pojawił się Execute. Executor, fajna sprawa, więc podstawię je do buddy, jeżeli będzie mi brakowało Executora. Oby miały dobre CP. I V to tam mi tak szczerze mówiąc, chociaż no, żeby miały atak w sumie fajny. Rozelia. Do defensywy nie potrzebuję, bo mam Gengara do defensywy. Znaczy będę miał, jak uzbieram cukierki. Natomiast nie mam Pokemona do atakowania gymów. No jeszcze nie złapię tej Roseli, no. No dobra, siedzi w końcu. Przepraszam, że tak dyszę, ale wjeżdżałem pod górkę. Teraz będę wjeżdżał z górki i potem znowu pod górkę. Także wesoło. Oby te egzekuty tylko mi nie znikły. Proszę. Jezu, już latarnie świecą. Wszyscy do domów jadą. A ja jadę, bo jakieś jajka się zrespiły.
Dobra, ja już nawet nie będę kończył tego nagrania, bo mam bardzo blisko i nie chciałbym po prostu... jak to się nazywa? Ja chciałbym po prostu sobie zapełniać tego foldera, ale już jadę i zaraz te executy będziemy mieli w naszym Pokédexie. Jezu, powiem wam, że tragedia. Ja wchodzę do domu, witam się dzisiaj, 17 godzina, a się witam po raz pierwszy dzisiaj z mamą i mówię: cześć mamo, chciałem włączyć telefon. Patrzę, executy. I mówię: mamo, będę za 10 minut. Jezu, CP tragiczne, ale dobra. CP zawsze da się podnieść. No i siedzą za pierwszym razem. Dobrze. Więc to by było na tyle, jak na razie. Widzimy się w podsumowaniu dzisiejszego dnia już u mnie, jak będę w domu. Okej, więc podsumowanie dzisiejszego dnia. Troszeczkę zły jestem, że nie udało mi się zrobić buddy drugiego, ale niech będzie. Zaczęliśmy dzisiaj chyba tym Dusperensem, znaczy jego zebrałem chyba poza nagraniem, ale na pewno dzisiaj. Potem Sneasel, Diglett, Weedle, Snubbull, Pikachu, Marill, Mankey, Electabuzz, Houndoom, Janma, Shilos, Pikachu, Marco, Caterpie, Bulbasaur z Raida, Zubat, Stimuer, Swinub, Pikachu, Venonat, Bunary, Natu, Misdreavus z Jajka, z tego co pamiętam, Ekans, Charmander, Pidów, Mr. Mime, Lilpup, Szupet, Jama, Slakot, Stanki, Drifloom, Turwik, Murkoł, PJ, Gastly, Castrong, Sabli, Gastly, Roselia, Executy, Szupet i Sabli. Także tak wygląda dzisiejsze podsumowanie dnia. Tak jak widzicie, na jutrzejszy odcinek lub pojutrze, jutro lub pojutrze, zależy kiedy mi się uda zrobić te 8 km. Wyklujemy 2 10-kilometrowe jajka, z których będzie szansa na jakiś drop typu Snorlax. Także to by było na tyle, dzięki bardzo za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!